Nie masz szczęścia w miłości? Zobaczmy, co źle robisz i popracujmy nad twoimi błędami. Nigdy nie wiadomo, kiedy możesz spotkać miłość swojego życia. W kafejce na obiedzie? Dlaczego nie? Jak zwrócić jej uwagę? Starym szkolnym sposobem. Rzuć w nią papierkiem. Masz 5 lat? Zachowuj się jak dorosły facet. Usiądź przy jej stole, powiedz jej coś miłego i porozmawiaj o pogodzie. Okej, czas włączyć twój czar. Nie tylko chcesz dzielić z nią życie, ale deser też. Poważnie? Lepiej kup jej jedzenie. Pyszne jedzenie, miła rozmowa, a może tego wieczoru jeszcze zacznie się coś ciekawego. O, rachunek. Ile jesteśmy winni? Trochę dużo. Zaraz, gdzie on jest? Zniknął? Spodobała ci się dziewczyna? Wiem, jak zwrócić jej uwagę. Musisz zrobić jej zdjęcie. A potem połóż na ekranie serwetkę i odrysuj jej kształt. Nawet aspirujący młody artysta dałby radę. Usiądź z nią i daj jej serwetkę. Wow, to mój portret! Ale fajnie! W związku z dziewczyną może być wiele nieoczekiwanych sytuacji. Na przykład nagłe bliskie spotkanie z bandziorami. Co mówią o zaufaniu w parze? Wierzę w ciebie! Pokaż im, kto tu rządzi! Pomógłbym ci, ale się spieszę. Zadzwoń, kiedy skończysz. Hej, gdzie idziesz? Spróbujemy jeszcze raz? Tym razem też uciekniesz? O nie, on nagrywa tą bójkę. To jakaś dzicz. Walnij go wszczętę. Dalej, kochana, znokautuj go. Tak, zobacz, co nagrałem. Wybacz, stary, przegiąłeś. Zaczekaj, obraziłaś się? Mogłabyś chociaż obejrzeć filmik. Najlepszy sposób na zrobienie dobrego wrażenia to zachowanie spokoju w najtrudniejszych sytuacjach. Jesteś moim bohaterem! Najtrudniejsze zadanie to poznanie najbliższych przyjaciółek dziewczyny. Szczególnie, kiedy musisz zrobić dobre wrażenie. Ta blondynka jest całkiem niezła. Nie! Żart pomoże podbić serca koleżanek. Dziewczyny uwielbiają dowcipnisiów. Nie, błagam cię, nie pierdź pachą! Kolejny sposób na zdobycie uznania jej koleżanek to miła niespodzianka. Bukiety dla pięknych pań. I pyszny burger dla ciebie. Oczywiście wolisz jedzenie od kwiatów. Pewnie już zgadłeś, że jedyne, co można zrobić, to podarować bukiet każdej z dziewczyn. Nieciekawa sytuacja na drodze. Ładnej nieznajomej zepsuł się samochód. Co powinieneś zrobić? Głośniej trąbić. Nie słyszy klaksonu? Nakrzycz na nią. I wisienka na torcie. Powiedz coś obraźliwego o kobietach kierowcach. Brawo, stałeś się prawdziwym męskim orangutanem. Ale jeśli chcesz dostać jej numer, lepiej jej pomóż. Tylko chwilę ci to zajmie. Sprawdź mi kierownicę. Ale wygodne auto. Podaj mi kurtkę. Ciao, kochana. Zaraz, dlaczego faceci tak się zachowują? Co jest z tym autem? Może powinniśmy je popchać? Świetny pomysł. Gdzie idziesz? Popchaj samochód, a ja poprowadzę. Dalej, nie lęć się. To zadziała. Żeby poznać bliżej dziewczynę, musisz być dżentelmenem. Napraw auto. Dziewczyna niech wsiada za kierownicę. I dopiero potem poprosi o numer. Takiemu dżentelmenowi nie odmówi. Burczenie w brzuchu zakłóca rozmowę. Pójdziemy do kuchni? Kiepska ze mnie kucharka. Usiądź sobie, wybacz bałagan. Posprzątam szybko. I talerz jest jak nowy. Oto jedzenie. Jajecznica. Dodaj przyprawy, trochę ognia. O, moja skarpetka, szukałam jej. Przepraszam cię, nie zjem tego. Jeśli nie umiesz gotować, niech on coś upichci. Fartuch idealnie na tobie leży. Oto jajka i patelnia. Nie patrz na wałek, to motywacyjne narzędzie. Dalej, skup się. Głód to najlepsza przyprawa. Nie wygląda to za dobrze. Może poczęstujesz chłopaka herbatą i deserem? Może pączka? Ups, czy to gniotek? Ha, mam cię! No pewnie, że to gniotek. W tym domu nie ma prawdziwego jedzenia. Jeśli gotowanie to nadal problem, zastosuj ten lifehack. Zamów jedzenie z dostawą albo na wynos w kafejce. Jedyne, co pozostaje zrobić, to podgrzać jej i zaserwować. Niespodzianka! Domowe jedzenie! To dopiero coś!
Wspaniała z ciebie kucharka. Tylko ty wiesz, jaka kryje się tajemnica. Siłownia to idealne miejsce, żeby kogoś spotkać. Dziewczynie potrzebne jest silne, męskie ramię. Na przykład, żeby podnosić ciężary. O rany, co ty próbujesz zrobić? Jeśli nie wiesz, jak coś zrobić, to tego nie rób. Przyciśnięcie pod ciężarem to niezbyt dobra strategia na flirt. Może na bieżni spotka faceta swoich marzeń. A oto nadchodzi wąż kusiciel. Cola, chipsy, batoniki. Jak wszedłeś z tym arsenałem na siłkę? Stary, to nie jest miejsce dla ciebie. Niepotrzebni mi faceci. Mam randkę z treningiem pleców. Najważniejsze to odpowiednio oddychać. Dlaczego on się tak uśmiecha? Co to, mój dezodorant? Łapy precz! Nie chcę go wąchać. Oszalałeś? Najlepszy sposób na podbicie serca dziewczyny w siłowni to wspólna nauka i trening. Kilka przyjacielskich uwag i spojrzy na ciebie zupełnie inaczej. Tak, właśnie tak. Prostuj plecy. Świetnie. Czy twój trener osobisty może poprosić cię o numer? No jasne. Tylko jest jedna rzecz. Faceci nie są zbyt dobrzy w jodze. Musisz przyznać, że koci grzbiet mu nie służy. Trochę wstyd. Kolejny scenariusz zestresuje każdego faceta. Dzwonek do drzwi? To jej rodzice. To zły moment. Co mam zrobić? Nie martw się. Cześć mamo, cześć tato. Miło was poznać. Jestem idealnym kandydatem na zięcia dla waszej córki. O nie, mogłeś się chociaż ubrać. To nie zadziała. Schowaj się w szafie. I siedź cicho. Jak dobrze, że wcześniej wróciliście. Nie mogliście zadzwonić? Ale niczego nie da się zbyt długo ukryć. I prędzej czy później twoi rodzice zauważą gigantyczną ćmę w korytarzu. Ale nie próbuj wychodzić jak ninja. Zaufaj mi. Co możesz więc zrobić? Na początek przebierz się. Zrób modny turban z ręcznika. I nałóż jogurt jak maseczkę. Miś pomoże ci zakryć tatuaż. Mamo, tato, poznajcie mojego kolegę. Siedzimy tu sobie, nakładamy maseczki, oglądamy film. Nic wielkiego. Juch, chyba nam się udało. Randka w kinie jest możliwa, jeśli nie użyjesz jej ubrania jako serwetki. Zimny napój? Idealnie! Nie, nie rób tego. Ta randka może się skończyć, zanim się zaczęła. Dziewczyny uwielbiają facetów z poczuciem humoru. Słuchasz mnie? Z dobrym poczuciem humoru. Film w ciągu dnia zamienił się w drzemkę? Spanie podczas jej ulubionego filmu jest niewybaczalne. Pokaż dziewczynie, kto jest królem kina. Porozmawiaj z nią o filmie, który chce obejrzeć. To uratuje randkę. Kilka uwag na ten temat i już jest twoja. Nie ma za co dziękować. Chcesz przedstawić się dziewczynie na ulicy? Nic prostszego. Żeby zrobić na niej wrażenie, zacznij od subtelnego żartu. Wybierz coś bardziej dojrzałego. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Okej, kolejne podejście. Chwyć ją od tyłu. Dawaj swój numer. Co powiedziałem? Szybko. Wypróbuj trzeci sposób. Przepraszam, możesz podać mi rękę? Szacunek to klucz do jej serca. Dalej pójdzie już gładko. Ach, on tu jest. Jak pachnę? Trochę perfum nie zaszkodzi. Od razu lepiej. Ups, chyba przesadziłam. Alergie? Astma? Halo? Nie, po prostu pachniesz jak perfumeria. Nie mogę oddychać. On tu jest, ale jeszcze nie jesteś gotowa? Parę minut? Jasne, poczekam. Zaraz wyjdzie. Teraz. Czuję, jakby czas się zatrzymał. Jak długo mam jeszcze czekać? Zaraz tu osiwieje. Może się zdrzemnę. Nareszcie. Już? Jesteś gotowa? Tak, ale niewygodnie mi w tym swetrze. Może szybko się przebiorę? Jasne, ale beze mnie. Co się dzieje? Żeby nie przegapić randki, nie szykuj się za długo. Kilka psiknięć perfum i jesteś gotowa. I nie zakładaj wszystkich najlepszych ciuchów, ani nie ubieraj się jak chłopak. Bez komentarza. Podobały ci się nasze porady dla chłopaków i dziewczyn?
daj nam lajka i skomentuj poniżej, który sketch najbardziej zapamiętasz. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić śmiesznych filmików od Trum Trum.